Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zażyczyłam sobie na obiadzik paelę i mój mąż przywiózł, był w sklepie na zakupach, przywiózł wszystkie składniki, jakie są potrzebne i zrobi nam paelę. Chciałabym Wam pokazać, jak on to robi, ale nie wiem, czy mi pozwoli. Jeżeli w ogóle chcecie zobaczyć, jak robi się paelę i co to jest, to zapraszam Was na mój kanał. Tutaj u góry Wam podlinkuję, jak nazywa się ten film i możecie sobie tam zajrzeć i zobaczyć, jak się robi paelę. A teraz idę, może uda mi się coś zobaczyć. No to jestem. Zobaczymy, co tutaj wszystko jest. O, tutaj widzę już pokrojoną cebulę, paprykę. Dużo czosnku jest też, jak widzę. Kawałek pomidora tam jest. Co tutaj mamy? Tutaj mamy muszle, kawałki ryby. Tutaj są takie, o, kawałki z ośmiornicy. Są też jakieś małe garnele. Jest też udko z kurczaka. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj są też takie większe garnele. Są dwa kawałeczki ryby, one będą pokrojone na mniejsze takie kawałki. Jest kawałek cytryny jeszcze. No i są moje ulubione garnelki. Jest też groszek tutaj zielony, ryż, bo to najważniejsze. No, oliwka, sól i to z przypraw będzie chyba wszystko. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak się paelę przygotowuje, to zapraszam Was na mój kanał. Tutaj Wam u góry podlinkuję, jak nazywa się ten film z paelą i możecie sobie tam zobaczyć, jak się ją przygotowuje od początku do końca. No i co to w ogóle jest paela i z czym ją się je. A więc zapraszam. Stawiajcie łapki do góry i komentujcie. Będę się naprawdę bardzo cieszyła. Moi drodzy, mój mąż pozwolił mi nagrywać. Muszę Wam powiedzieć, że paela nie ma takiej prawdziwej recepty na paelę. Każdy robi ze składników, jakie ma. No mniej więcej, żeby się powtarzały, żeby były takie same. Ale każdy robi z takich składników, jakie akurat ma w domu. Dlatego mój pierwszy film, który robiłam, przepraszam, o paeli, różni się od tego, dlatego że tam jest trochę innych składników. No są takie jak tutaj, ale są też inne składniki. Jest inaczej robione. No nie zwracajcie też uwagi na to, jak mój mąż robi, bo mój mąż nie jest kucharzem. Robi to nieprofesjonalnie, tak jak prawdziwi kucharze, więc jest ten film taki troszeczkę, ale rozumiecie, o co chodzi. I będzie dzisiaj robiona w takim dosyć wysokim garku. No, po kolei będę pokazywała, co wszystko będzie wchodziło do garka. Jeszcze coś potrzebne będzie na pewno. Jeszcze wyjmie parę składników. No więc balsamico. Naj, Vasides? Soja. A, soja, to nie jest balsamico, to jest soja. Soja tutaj do tego pojemnika. A tu jeszcze wyjął, jak widzicie, to są takie chili płatki. No, dolał wody do tej soi. Włącza palnik. Troszeczkę osusza te nasze owoce morza. Tak jak mówiłam, tutaj jest wszystko. Tutaj są ślimaki, to znaczy się muszle. To są to z muszli wyjęte to mięsko. Jest też ośmiorniczka, czy to nie jest ośmiorniczka, to jest chyba kalamaryc. W każdym razie tak to wygląda, kurczaczek. I są też kawałki jeszcze, o, takie małe krewetki tutaj są.
I jedziemy dalej. Sól. No garnek nam się rozgrzał, więc teraz przyjdzie oliwka. Jeżeli nie używacie oliwki, to może być to zwykły olej. My używamy tylko i wyłącznie do wszystkiego oliwkę z oliwek. No owoce morza tutaj te mieliśmy kupione mrożone, więc trzeba je wszystkie dobrze osuszyć. No, w poprzednim filmie mieliśmy wszystkie świeże. No rozgrzało się. O, i teraz przyjdzie tutaj nasz jedna noga kurczaka. Przyjdzie owoce morza. Muszę się oddalić do pryszczy. Będzie więcej nóżek od kurczaka, będą jeszcze bodajże 3, ale te pozostałe będą też pieczone w frytownica. O! No nareszcie frytownica, będą frytownicy tu, ale tylko tej powietrznej, bez żadnego tłuszczu. Teraz będzie papryczka, to znaczy się to jest chili, bardzo ostre chili, takie flaki, jako płatki. O. Ta miska jedna jest tutaj, tylko żeby no smak, żeby trochę smaku dała pieczonego kurczaczka. A teraz, jak mówiłam, będą frytownice. Wszystko mogę wam pokazać, ale tego zapachu niestety nie. A tak pięknie pachnie. A będzie jeszcze ładnie pachniało, jak przyjdzie tutaj cebulka i czosnek przez troszkę. Ale ja kocham owoce morza i ładnie już pachnie. Kochani, jak kuchenka za mała. I tutaj przy oknie, jak widzicie, taką postawił maszynkę mój mąż. I tutaj będzie rybę podsmażał. Już, o, przynosi nam, przyniósł oliwkę. No i do środka wrzucił, przegapiłam trochę, do środka wrzucił właśnie tą cebulkę z papryczką, trochę pomidorka, tutaj jest czosnek. I zaraz będzie pachniało. Jak to pięknie pachnie, mówię wam, tym czosnkiem, cebulką. Musicie mi na słowo wierzyć. Jeszcze raz ładnie pomieszać, żeby się przypaliło. Trzeba teraz ładnie to oddrapać. No, nie mocno się przypaliło, ale zawsze się to troszeczkę osadzić. Teraz przyjdzie właśnie tutaj ta soja z wodą. Było dobre pół litra. I ryż do środka. Dzisiaj nie mamy ryżu gotowanego, bo poprzednio kupiliśmy gotowy, już gotowany ryż. Ale to się nie sprawdza. Ten nadaje się lepiej. Dwie paczki ryżu. Będzie paella znowu dla nas dwóch, ale na dwa dni. Dlatego jest kurczaka więcej, ryżu więcej. No i co jeszcze mój mąż wymyślił? Zobaczymy. No, zdecydował się na więcej ryżu. Jeszcze jedna paczka, trzecia.
Teraz poczekamy, aż ryż wypije wodę. Tak, filtrownica stoi. I teraz będzie kurczaczek przyniesiony. Cztery wlezą tutaj. Cztery jeszcze. I jedna w środku, więc razem będzie ich pięć. I teraz włączy temperaturę, czas i będzie się piekło. No, robi się coraz mniej wody, ale paruje i nie mogę z bliska pokazać. Tutaj mój mąż jeszcze wziął dwa duże, a naprawdę duże ząbki czosnku i włoży je tutaj na tą patelnię zaraz. Bo tutaj na tej patelni będzie ryba smażona i krewetki. Krewetki zawsze smażymy przy oknie i rybę, dlatego że nie chcemy mieć aż tak dużo tego zapachu w mieszkaniu. Bo to jednak ryba bardzo dobrze smakuje, krewetki też, ale nieładnie pachnie. No więc rozgrzewa się. Poczekamy jeszcze. Teraz sól na tą patelnię. Cytryna. I tutaj z boku cytrynka, jeszcze nie jest za gorące. Będzie cytrynka też tutaj na patelni. No zobaczcie, robi się gęste już. Ryż połyka całą wodę. Teraz troszeczkę szafranu. Nie dam szafranu dużo, bo szafran jest bardzo, bardzo drogi, więc będzie tylko troszeczkę szafranu. Możemy to zastąpić kurkumą, bo kurkumę też mamy. Może dodam kurkumy, bo trochę tutaj by się jeszcze przydało. Posmakuję. Trzeba dolać trochę wody i trzeba chyba będzie trochę przyprawić. Bez jęzalcno? Nie? No, nie trzeba przyprawiać na razie. Teraz przykrył i to wszystko będzie dochodziło do siebie pod przykryciem i na zmniejszonym palniku, bo jest teraz tylko palnik, mam w ogóle do 9, a jest teraz na 4. No a w międzyczasie popatrzcie sobie, jaką mam pogodę. Piękne niebieskie niebo. Tam trochę chmurek widać, a z tej strony nie ma chmurek, jest piękne niebieskie. Szal wyprałam, bo już mi chyba nie będzie w tym roku potrzebny. No, ale przechodzimy dalej do naszej paeli. No więc rozgrzało się. Teraz cytryna. I nasze krewetki. Krewetki są na osobnej patelni, bo krewetki do 3 minut tylko, razem z jednej i z drugiej strony, razem tak do 3 minut się smaży, bo jak dłużej to będą potem twarde i nie będą
apetycznie, nie będą smaczne, nie smakują po prostu jak są smaczne. Teraz rybka trochę. Jeszcze robią czerwone. Tak jak mówiłam, najdłużej 3 minutki. No w tej chwili tak wygląda. Jest już suche. Tak w ogóle paella pochodzi z Hiszpanii. Została tam wynaleziona. Jest to danie popularne w Hiszpanii. I znowu przeniosłam się do tej patelni tutaj. Pięknie pachnie, pięknie. Może smacznie pachnie. Raczej smacznie, nie? Pięknie wygląda, smacznie pachnie. O! No teraz przyjdzie troszeczkę koperku. Oj, przegapiłam, bo mój mąż tutaj trochę kurkumy jeszcze dodał dla koloru. Bo niestety szafran jest cholernie drogi. I tak dzisiaj przeholował. No i teraz przyszła kolejna zielony groszek. Przychodzi tak późno, dlatego że to jest z puszki, gotowane już. Stoję pod światło, nie będzie dobrze widać, no ale tak wyszło. Jeszcze troszeczkę wody dolało. Kurczaczek jeszcze w frytownicy. Stół już nakryłam. I tutaj dalej czekamy. To jest nieorganiczne. Są też już dobre. Przejdę teraz do kara. Kochani, winko francuskie, nie hiszpańskie, ale francuskie, bo ja hiszpańskie mamy, ale nie piję. No i jest już w kieliszkach francuskie winko i czekamy na nasze główne danie. W kuchni wygląda jak po spaleniu. Czekamy jeszcze minutka. No i przyszedł czas. Przełożony jest na tę patelnię, jak widzicie. Wogarnek był za wysoki. Patelnia stoi na stole, jak widzicie. Teraz przyjdą pałeczki. Dwie, bo dwie będą na jutro. W sumie mamy tutaj trzy, bo ta jedna co od początku była i te dwie teraz upieczone. Więc co, podoba się Wam? Będziecie próbowali? Dajcie łapkę w górę i napiszcie coś w komentarzach. Będę się bardzo, bardzo cieszyła. Smacznego! No jak widzicie, ja wcinam. Już prawie wszystko zjadłam. Muszę Wam tylko jeszcze powiedzieć, że paelę robicie z takich składników, jakie macie. Że musi być trochę owoców morza, musi być jakiś kawałek kurczaka, jakaś rybka. Ale ile czego dacie i potem jakie warzywka do tego, to wszystko zależy od Was. To, co lubicie, wkładacie do środka. Naprawdę polecam.